Arystokrata i poeta. Był filozofującym poetą. Zarówno na emigracji, jak i w kraju jego teksty były zaczytywane. 19 lutego urodził się Zygmunt Krasiński, jeden z największych pisarzy polskich, obok Norwida Mickiewicza i Słowackiego, zaliczany do grona polskich wieszczów narodowych. Hrabia Zygmunt Krasiński, polski myśliciel, poeta, dramaturg i powieściopisarz. Jeden z największych polskich pisarzy. Wspaniały poeta romantyczny, jeden z trójki największych, obok Mickiewicza i Słowackiego. Prawdziwy arystokrata, wielki arystokrata, urodzony w 1812 roku w Paryżu. Ponieważ to był rok, gdy Napoleon atakował Rosję, więc jego pierwsze imię było Napoleon, ale w historii Polski przeszedł jako Zygmunt Krasiński, umarł w 1959 roku również w Paryżu. Nieszczęśliwa miłość do Delfiny Potockiej i przymusowo żenek z Elizą Branicką sprawiły, że swoje uczuciowe wnętrze przelewał na papier. Dzięki temu mamy wielkiego romantycznego myśliciela, moralistę, tego, który widział, jak bardzo ważny jest fakt, że opatrzność Boża ingeruje w życie ludzi. Życie poety okupione było także bardzo poważnym cierpieniem. Zygmunt Krasiński spędzał wiele godzin w zaciemnionym pokoju ze względu na chorobę oczu, na postępującą ślepotę. Zapewne to cierpienie i bliskość ciemności także obecna jest w jego dziełach. Dziełach, które powiedzieć można, stanowią też taką drogę do pełni chrześcijaństwa. W psalmach wieńczących jego twórczość jest to chyba najgłębiej wyrażone. Żył w okresie bardzo niespokojnym. Były to czasy rewolucji, były to czasy powstań narodowych. Sam Krasiński nie brał w nich udziału, jednak wydarzenia te znalazły wyraz w jego twórczości. W czasie rewolucji w Rzymie w 1848 roku razem z Cyprianem Kamilem Norwidem stanął w obronie zagrożonego papieża Piusa IX. Pierwsze prace, które pisał, to były powieści, głównie powieści historyczne. Natomiast znamy go z dwóch takich podstawowych jego utworów. Jest to Irydion oraz Nieboska Komedia. Na kartach Nieboskiej Komedii dokonał genialnej analizy fatalnych namiętności rewolucyjnych. W polskiej literaturze, a zapewne i w literaturze europejskiej, jedno z najgłębszych świadectw zrozumienia, czym jest rewolucja, jakie przynosi za sobą spustoszenie, jakim jest uderzeniem w to, co w kulturze europejskiej szczególnie istotne, czyli w chrześcijaństwo, antychrześcijański. Wymiar rewolucji pokazany został w tych dwóch aktach Nieboskiej Komedii, które dotyczą wielkiego historycznego przewrotu. Dramat, w którym pojawia się pytanie o rolę Chrystusa w historii, o to, jaki jest sens historii, czy opatrzność nad dziejami czuwa. Pankracy, to jest ta postać z Nieboskiej Komedii, to jest taki prawzór komunisty, walczącego komunisty, który na sam koniec jednak swojego dramatu twierdzi, że Galilejczyku, zwyciężyłeś, więc na końcu zwycięstwo Chrystusa jest podkreślone, ale w jakich okolicznościach? W słynnych okopach Trójcy Świętej. Przedstawione było odradzanie się chrześcijaństwa również tutaj w kontekście wojujących ze sobą ideologii komunizmu, ateizmu, socjalizmu. Jednocześnie w swoim dramacie Irydion przewidział dechrystianizację społeczeństwa. Przedstawił chrześcijaństwo, wyłanianie się chrześcijaństwa na tle upadającego ateistycznego Rzymu. Można powiedzieć, że jakby jest wizjonerem Europy dzisiejszej, która w jakiś sposób dechrystianizuje się. W połowie XIX wieku przewidzieć, tak jak Krasiński, że będziemy mieli sytuację mniejszości religijnej, która będzie otoczona przez komunistów czy trockistów, a jednak Chrystus zwycięży, to trzeba być geniuszem i prorokiem. Takim właśnie był Zygmunt Krasiński.